witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie będzie taki haul ze sklepu Home Bargains. To jest taki sklep typowo angielski, gdzie znajdziecie bardzo dużo różnych rzeczy. Rzeczy do domu, jedzenie, zabawki, kosmetyki, takie rzeczy do pielęgnacji. No i trochę nawet takiego jedzenia spożywczego, ale to nie za dużo, to jako dodatek. Może nieco mi tak ciężko porównać do takiego sklepu w Polsce, ale wydaje mi się, że będzie coś podobnego to do sklepów Deals albo Action, czyli znajdziecie tam mieszankę różnych takich dodatków, rzeczy do domu, ale też takich rzeczy, wiecie, właśnie kosmetyków, pielęgnacji do ciała, także trochę, po trochu jest wszystkiego. Też polega to na tym, że można tam znaleźć takie popularne marki, które będą w lepszych cenach, w takich cenach promocyjnych, albo na przykład będą w specjalnym wydaniu w tym miejscu, także takie fajne perełki, o może tak to nazwę. Jeżeli ktoś był w Polsce w sklepie Deals albo Action, to powiedzcie mi właśnie, czy to jest coś na tej zasadzie, czy to jest właśnie taki odpowiednik. Tutaj właśnie te haule z tego sklepu Home Bargains są bardzo popularne, bardzo dużo dziewczyn nagrywa takie haule, bo właśnie tak jak wspomniałam, można tam znaleźć fajne perełki. No i mam nadzieję, że spędzicie tutaj miło czas na oglądanie tego filmu, więc zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o jedzenie, to właśnie kupiłam dwie paczki chipsów, to nic specjalnego, one są wszędzie. To są odpowiedniki chipsów Lay'sów, Lay'sy tylko że pieczone, bake. Za 2,50 dwie paczki, czyli po funt 25 za jedną paczkę. Do tego coś, co kupiłam w bardzo fajnej cenie. To jest bardzo duży wanisz i tutaj jest, słuchajcie, to jest 2,1 kg, także to jest jeszcze większy, jak kupuję zazwyczaj te duże wanisze w Lidlu. Chyba tutaj jest prawie 2 kg, ale coś ponad 1,5, ale niecałe 2 i wydaje mi się, że one kosztują tam najtaniej 7,99, a tutaj był za 8,99 2,1 kg. Były też takie odpowiedniki Astonish chyba i jeszcze jeden, też w takim różowym opakowaniu, po 3 funty, dosyć duże te opakowania, ale mniejsze od tego, ale nie wiem, trochę nie skusiłam się, nie wiem czemu, wydaje mi się, że to taka to grubsza chemia. Mam nadzieję, że one nie są na bazie chloru, ale szczerze powiedziawszy nie sprawdzałam, jakoś tak zawsze ten wanisz już od pewnego czasu używam, przyznam się szczerze, do prania, bo wydaje mi się, że pomaga i że działa. Jeszcze nie mam żaluzji, stąd drastyczna będzie zmiana świateł ewentualnie, ale mam nadzieję, że będzie mnie widać. Drugi, następny, bardzo popularny produkt, który wydaje mi się, że chyba w Polsce znajdziecie właśnie w Dealsie albo w Action, a jak nie, to poproście, a jak nie macie kogoś za granicą, to przy jakiejś paczuszce możecie o to poprosić. To jest bardzo fajny detergent, taki antybakteryjny, Zoflora nazywa się, 2,29 kosztuje właśnie w tym Home Bargains i on jest w takim większym opakowaniu i to jest 250 ml, to są takie zapachowe produkty, ja to używam do czyszczenia na przykład Dysona, wlewam do filtra, wodą przelewam, jak wysycha filtr i później odkurzamy, to jest bardzo miły zapach, ale myślę, że też do innych odkurzaczy, gdzie właśnie takie filtry są myjące, można to stosować. Można to nawet rozcieńczyć i spryskać dywan, czy cokolwiek takiego. Można też, ja czyszczę na przykład ten kosz, zalewam kosz, wlewam trochę tego płynu, wlewam gorącej wody i wiecie, po prostu opłukam ten kosz i później przetrę i to jest właśnie też bardzo fajne, zostawia super, super zapach, także Wam serdecznie to polecam. Kupiłam dwie pasty do zębów, ale tu chyba żadna promocja i niczym specjalnie Was nie zaskoczy, gdzieś tutaj mi drugą zgubiłam. Tu jest taka zwykła Colgate Total i ją zakupiłam za funt 49, teraz będziemy ją brać ze sobą na wyjazd. I też kupiłam taką Oral-B za 2,99 100 ml, także nic specjalnego, akurat chyba takie bardzo dosyć standardowe ceny, jeszcze więcej chipsów, bo mi wypadły. Kupiłam też takie drewniane klipsy, bo pranie mi ucieka, nie mam suszarki, więc wiecie, teraz takie akcesoria są bardzo przydatne za 69 pi, albo coś koło 70 pi w każdym razie. A, hit, słuchajcie, teraz będę to próbować, będę to testować. To jest taki Lenor. I słuchajcie, to jest taki spray, który po pierwsze daje zapach i nie wiem, czy on oprócz zapachu ma coś jeszcze dać, ale nie wiem, czy to jest taki efekt uboczny tego produktu, ale widziałam właśnie na internecie, na Instagramie, no w ogóle pełno teraz tych filmików jest, że jak spryskacie tym płynem ubrania, to one się prostują. One się po prostu wyprasują przy użyciu tego produktu, także byłam bardzo ciekawa. Dwa z czymś kosztował chyba, 2,29.
I on ma pachnieć, a tak, 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 on ma tutaj, to jest jego główne zastosowanie, to, że ma spowodować, że ubranie wam się wyprostuje. No niesamowite, słuchajcie. No zrobimy tego test, tutaj mamy pół litra tego produktu i tak jakby z przeznaczeniem tego, że ubranie się będą prasować, także dam wam znać. W Polsce na pewno znajdziecie coś, jakiś odpowiednik albo tą samą rzecz, tylko właśnie w jakimś konkretnym takim sklepie. Kupiłam też więcej kremów z filtrem, no bo zbliża się lato, u nas też się zbliża wyjazd, także pokupowałam, a potrzebuję, ponieważ właśnie nawet teraz niestety mam kilka znamion w trakcie badania, także potrzebuję coś z grubym, dużym filtrem, więc wszystko kupuję z 50. I tutaj mamy taki Malibu chyba, tak? Malibu za 3,99, także troszkę więcej niż w Aldi w takim sprayu. To jest też dla dzieci. Tutaj mamy Malibu krem i balsam. I to też mam za 3,99, takie dwa opakowania tego kremu. Tutaj jeszcze też coś fajnego właśnie, w takich fajnych tubkach, fajnych opakowaniach spodobało mi się i myślę, że na wyjazd też będzie to ok. Za 2,49 i mamy i do ust, tutaj widzicie, i do ust, i do twarzy krem w takich mniejszych tubkach, gdzieś tam do torebki, w razie czego nawet można sobie wrzucić, a wiecie, jak gdzieś to się zgubi czy coś, to zawsze mieć lepiej tego więcej. Kupiłam też dzieciom bąbelki, tym razem z takiej firmy Little Tix i to jest coś taka firma, która specjalizuje się w zabawkach, właśnie takich, w takich zabawkach na zewnątrz, więc, a czemu to? Dlatego, bo słuchajcie, kupuję te płyny i bąbelków nie ma, banik nie ma, więc mam nadzieję, że to zadziała za 75p. Moje ulubione maszynki, w sumie to były do tej pory, bo teraz mam inne, ale te też się przydadzą i one kosztowały 2,29 za 6 sztuk, więc to jest bardzo dobra cena, bo tak to 4 sztuki. Gdzieś w Tesco kupowałam po 2 funty na promocji, lekko ponad 2 funty, a tutaj mamy za 2,30 coś takiego, czy 2,40 mamy 6 maszynek, więc się opłaca. Też potrzebujemy coś takiego właśnie do auta, gdzieś na wyjazd muszę kilka rzeczy pokupywać, więc kupiłam taką kostkę, dużo rzeczy było z tego Rubika właśnie i kupiłam w końcu kostkę, kupiłam w końcu taką piłkę i coś tu trzeba porobić. Jeszcze nie wiem co, ale kupiłam i będziemy działać. Za 3,50 chyba to było. Kupiłam też mokre chusteczki za 2,75, jeżeli ktoś mieszka w Anglii, to wam polecam tutaj 2,75. Bo to chyba wychodzi teraz najtaniej w bucie, widziałam za 9 funtów, trochę skończyły się czasy, gdzie one były 7, za 7 funtów 12 opakowań, także chyba teraz było, widziałam najtaniej 9 funtów za 12 sztuk, ale tutaj wychodziło też spoko 2,75 za 4 sztuki, bo chyba po 68 jedno opakowanie i to są chusteczki jedne z lepszych, które wam mogę polecić, ja je bardzo lubię, one są nasączone tylko wodą i tej wody tam nie brakuje. Też właśnie taki fajny, mały spray za funta. Te rzeczy też nieraz są drogo, a tak było mnóstwo. Jeżeli ktoś się gdzieś wybiera i potrzebuje takich miniaturek, szampony, odżywki, balsamy, wszystko jest za 99p. No i ja wzięłam sobie taki mały lakier. Też wydaje mi się, że może się przydać. Fajne zabawki były. My ostatnio troszkę tam się obkupiliśmy, na razie wystarczy, ale jeszcze coś kupiłam, bo znalazłam takie drewniane właśnie zabawki, też z tej takiej firmy, no to już tutaj będzie popularne, ale myślę, że w Polsce też, bo w Polsce dostaliśmy z Polski taką właśnie zabawkę na zewnątrz właśnie, tak jak wam mówię, ona specjalizuje się w takich robieniu zabawek na zewnątrz do użytkowania. Piaskownice plastikowe, takie zabawki na wodę, no wszelakie. No i też jak widzicie takie zwykłe zabawki, takie do korzystania w domu. I co wam powiem, że właśnie myślę, że w Polsce ta firma też jest popularna, bo dostaliśmy od rodziny taką zabawkę właśnie na zewnątrz. No, a ja tym razem wzięłam drewniany flet i jeszcze wzięłam drewniane cymbałki. Po 6,99 coś takiego, a ten flet był gdzieś za 2 funty, 2,50. Ale wiecie, są drewniane, no wiadomo, oprócz tych cymbałki nie są w sensie drewniane, ale tak to są drewniane, bardzo fajne, na pewno będą użytkowane i ten flet drewniany, mieliśmy kiedyś plastikowy, ale się zepsuł, także teraz drewniany może nam na dłużej posłuży.
Też spodobała mi się taka bardzo czapeczka. Te czapki są, widziałam, dosyć drogie, 5 funtów standardowo cena właśnie w różnych sieciówkach, albo i więcej. A tu znalazłam za 2, albo 99, albo 2,49 i on też nie jest z plastiku, tylko z papieru. I też ma takie fajne tutaj różne pomponiki. No więc spodobała mi się ta czepka i za 2 funty naprawdę, naprawdę dobra cena, więc Wam polecam. Był spory wybór, więc można znaleźć inne wzory, inne kolory. No i jeszcze coś z przyziemnych bardzo spraw, papier toaletowy. Jakoś te rolki, szczerze mówiąc, wydawały mi się turbomartkie, bo to jest aż 32, nie, 18 rolek, ale dosyć małe to opakowanie. Jest za 4,99, także cena była bardzo dobra i do tego wszystkiego musiałam to kupić w torbę, bo nie miałam, więc wzięłam taką z zamkiem, bo powiem Wam, że była ogromna, za 1,99 funta, ale jest też zamek, więc to sobie po prostu coś wykorzystamy na pościel, czy jakieś koce, czy na pewno znajdziemy jakieś zastosowanie do tego. Także to tyle, spodobało mi się to, nawet powiem Wam i nagranie tego holu, mam nadzieję, że jakoś on wyszedł mimo tego światła, bo miałam nagrywać w kuchni, a ostatecznie stwierdziłam, że nagram tutaj. Powiedzcie mi, czy wy oglądacie jakieś hole, jeżeli mieszkacie w Polsce, czy oglądacie, jeżeli mieszkacie za granicą, to też chętnie posłucham, kogo oglądacie i czy lubicie na przykład jakieś konkretne hole z Wielkiej Brytanii, bo szczerze mówiąc, ja bym wszystko nagrywała z Anglii, z wszystkich sklepów bym nagrywała hole, w Polsce też zresztą, ale wiecie, no to są takie fajne rzeczy, które ja lubię oglądać i takie przyjemne, relaksujące, także mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Filipek mi śpi z boku, no a ja będę składać łóżko. Powiem Wam, że widziałam komentarz, właśnie pisaliście mi dokładnie, kolorowa szpilka mi zostawiła wiadomość, żebym nie sprzedawała tego łóżka, bo wygląda spoko i to wiadomość dostałam w tym dniu, kiedy łóżko zostało sprzedane, także trochę się po prostu wrzucałam ten film, no ale słuchajcie, i tak powiem Wam, że zobaczymy, jak to wyjdzie. Z bólem serca to zrobiłam, uwierzcie mi, z bólem serca sprzedawałam to łóżko, bo nie byłam właśnie do końca pewna, co tu zrobić. No ale stwierdziłam, a wcześniej już właśnie miałam taki zamysł, żeby to trochę inaczej wyglądało. Na razie wzięliśmy to łóżko. Zaraz będę składać, pokażę Wam. No a później docelowo trochę będzie jeszcze inaczej, jeszcze będą zmiany, ale na razie musimy to zostawić tak, nawet tutaj karnisza nie ma. No ale nic, na razie musi to zostać tak. No i wystarczająco jest, łóżko będzie to najważniejsze. Proszę bardzo. Wzdychająca, sapająca, ale łóżeczko złożyłem, nawet jestem przeziębiona. I dlatego, ale łóżeczko jest złożone, no i ono pójdzie tam pod ścianę. Albo do okna, zobaczymy, bo to jeszcze osłona będzie na kaloryfer. No ale zobaczymy. Zobaczmy po prostu. Choć nie ukrywam, że myślałam o tamtym rogu, no ale wtedy muszę tą rączkę przekręcić na drugą stronę, chociaż Wała nie ma takiego problemu jak z Fifim, bo Fifi musi mieć takie zabezpieczenie, bo on chodzi po prostu w nocy. A Wała jak zaśnie, tak w tym miejscu mniej więcej, tylko się odwróci kilka razy i będzie ok. No, ale tak właśnie to wygląda. To jest łóżeczko, które jest najtańszym łóżeczkiem chyba dostępnym w Ikei w tych wymiarach, bo ono jest właśnie nierozsuwane, nie, wiecie, nie zmienia się tutaj długość. Inne łóżeczka w większości, oprócz jeszcze jednego, mają regulowane długości, wysokość, a dla dziecka tutaj jest to jakby standardowe. Nazywa się ono tak, Sniglar. Kosztowało 49 funtów, 50 funtów, około 250 zł. Było jeszcze do wyboru podobne, tylko że białe, a ja ostatecznie zdecydowałam się na to. To białe było droższe, kosztowało 79 funtów. Materac nie ma wyboru, 59 funtów za ten materac, który tutaj leży. No. No i tak to na razie wygląda. Do tych zmian jeszcze zobaczymy, co tutaj dojdzie. To czy jest wygodne, dlatego... O, wygodne! Nie otwierałam. Nie no, super, naprawdę. I w ogóle ja się tutaj zmieszczę spokojnie. A chociaż to jest 70, a tamte były 80. To chodź do pokoju. Co to?
Co to tutaj jest tu? Łóżka! Twoje nowe łóżko! To usiądź i sprawdź, czy jest wygodne. Wygodne? Chyba tak. Ja chyba też spróbuję. Ale wygodne łóżko ma Laura. Ludzie, ludzie. To chyba ja tu będę spała. Oj, właśnie jeszcze mam kapelusz dla ciebie. Tylko musisz zobaczyć, czy rozmiar jest dobry, czy nie za mały. Czy mama ma wymienić na większy? Pokaż. Chyba jest okej, nie? Jest idealny. Chyba większy to byłby za duży. Super. To bierzemy na wakacje. Na wakacje. No.